Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battle Brothers. No i naszych przygodach Czarnej Kompanii, która dostaje cięgi i baty, ale jakoś się na razie jeszcze trzyma. No cóż, mamy jakieś tu promocje. Maciek, ty jesteś tankiem. To mamy tak, melee defense, HP resolve. Resolve na pewno, HP. Z perków rotation albo shield expert. A weźmy shield expert na razie. Damy cię tutaj gdzieś do środka. Mamy jeszcze promocję Bartek. No ty niestety jesteś kulawy. Półkulawy, półślepy i pół palców nie ma. Także mamy takich ludzi w tym momencie. Ty miałeś być zwykłym chyba piechurem. Melee skill, melee defense, fatigue albo resolve. Student. Mamy za to fajne zbroje, 110 i 110. To na pewno można by tobie dać 110. Hop. Jeszcze mamy 115 hełm. O, to ty jako tank możesz wziąć. Tego w sumie nie potrzebujesz. Tego w sumie... A, możesz zostawić sobie kozik. Tylko tobie bym dał raczej miecz. Tylko taki lepszy. Bo to w zasadzie nie ma znaczenia. Ale żebyś cokolwiek mógł zdziałać. Teraz tak, lepszą włócznię tobie damy. Bjorn. Weapon poor condition. Dobrze, spokojnie. Brakuje nam co prawda chyba narzędzi, ale sobie się kupimy jakoś. Ty masz w ogóle... Zaraz, tutaj w ogóle Lawior. Może według poziomu. Axonosus dostanie lepszą też zbroję. Lawior, ty masz 62. ...77, 64. To wiesz co, może się wymień tą włócznią. Zbiornem. Zróbmy jeszcze tak, żeby po bokach stali... Chociaż ty masz HP... tak sobie. Więc może zróbmy to tak, bo ty masz chyba większe HP. Niekoniecznie. Dobra, możecie tak być. Zbroje. 95. Ty możesz dostać 95. W zasadzie Judasz ma tylko 80. Czy mamy jeszcze jakąś 90? Nie. Ty w ogóle masz 70. To dostaniesz 80. 95. Ok, tu jest w miarę ok. 80, tu zmieniamy na 70 i to by było w zasadzie tyle. Vernon, tak. Wiem, że Sylwek powinieneś mieć, bo ty nadajesz się troszkę na łucznika generalnie rzecz biorąc, ale ja cię według tego, jak chciał widz, będę dawał jako jednak, zwłaszcza, że już perki żeśmy wybrali, Quick Hands, troszkę jako taką hybrydę, ale mimo wszystko jednak chyba ci wymienię kuszę na łuk. Tak sobie zamienimy. Bolt. Crossbow, dobrze. Kurczę, nie mamy za bardzo tych, ale dobra, dajmy przynajmniej jakieś 9. Albo w zasadzie... Może zróbmy tak. Tobie jeszcze jakiś kozik by się przydał na wszelki wypadek. Mamy jakiś nóż? Mamy, gdzieś tu widziałem. Dobra. I zrobimy to w ten sposób. Ok. I na wszelki wypadek ktoś mógłby wziąć coś takiego. Ok. No dobra. To do... O, ambicja wypełniona. Dobrze. Spróbujmy, musimy kupić narzędzia, musimy zaopatrzenie. Kasę tutaj będziemy mieli, więc będziemy mieć kasę na zakupy przynajmniej. O, no i zobaczymy, co za misje nas tu będą czekać. O. 1400, bardzo dobrze. Cieszę się z tego powodu. Teraz tak, tarczę jedną potrzebujemy. $15, to tak sobie, jeśli chodzi o sprzedaż, ale moglibyśmy parę śmieci sprzedać. Chociaż w sumie na razie nie ma takiej potrzeby. Możemy to nosić, sprzedamy w jakimś lepszym miejscu. Natomiast mają tutaj tanie, widzę, narzędzia, więc to kupujemy. Żywność kupujemy. Amunicja... W sumie można by kupić amunicję. No i to by było chyba na tyle. Oddajemy tarczę. Co tu mają? Dwuczaszkowy kontrakt. O, nie, z tymi nie będę walczył. To są te... Nie heksy, tylko... No te takie, co usypiają, ale do tego chyba mamy za słabych ludzi, a poza tym to nie daje nam w ogóle żadnych jakichś możliwości przyfarmienia czegoś, no oprócz doświadczenia, więc odpuścimy sobie tą misję. Tego gościa by warto zatrudnić, ale nie mamy na to kasy. Co w tawernie słychać? Minister jakiś tu przyjeżdża. Albo możemy do Mitterfels, albo do Eisenberga iść. Może chodźmy do Eisenberga. Zobaczymy, co tam słychać. Później możemy się udać gdzieś w drogę, na przykład tu, do Somerstad. Jeszcze trochę narzędzi kupić. Tu są dwa kontrakty, przerażenie... Aha, znikający wieśniacy, czyli pewnie jakieś gdzieś bestie będą. Niepotrzebnie tą tarczę zdejmowałem, ale okej. 12, to tu się w ogóle nie opłaca nic sprzedawać. Kupować. Kurczę, no drogie te narzędzia, ale może by je wziąć, ja wiem. Przynajmniej jedne bym kupił. Żywność można by też kupić, ale zobaczmy, co za kontrakt będzie. O kurczę, Unhold tutaj są. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba z nimi walczyć. Kontrakt Deliver Cargo do Weidenbach. 2 dni. Eskorta karawany. Ale jak trzeba będzie z Unhold walczyć, to ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie. Wolałbym ich unikać. O... 710. Na razie pomyślimy nad tym. A jaki jest drugi kontrakt? Się 870. Jeżeli to jest Unhold, to nie wiem, czy jesteś... O kurde, nie chciałem. Ja cięż kurde. Sobie nie to kliknąłem. Jak będziemy musieli walczyć z tymi Unhold. Ja nie chcę z nimi walczyć. Dobra, poszli sobie, ale to chyba nie z nimi mieliśmy walczyć, mam nadzieję. Dobra. Kurczę, jak to z nimi mamy walczyć, to nie wiem, czy my jesteśmy gotowi na to. Szczerze mówiąc, ambicja, przyciągnięcie uwagi domów szlacheckich lub odwiedzenie każdego miejsca. A raczej to będzie prędzej. Kurczę, nie, ja nie chcę zwalczyć z Unhold. Co prawda jest ich tam dwoje tylko. To na pewno są oni? O, już wypełniliśmy ambicje, bardzo szybko. Kurczę. No dobra, uciekli sobie. To co mamy łapać tutaj? Co tu terroryzuje? To chyba jednak tych musimy. Nie, to ci terroryzują, bo tamci to są Łebknechty. A, to jeszcze jest ok. Dobra. Wystraszyłem się, że z Unholdami mamy walczyć, bo to by było niefajnie. Mamy włócznie. Czemu ty masz taką dziadowską włócznię, jak mamy lepszą? A, jedną mamy taką, jedną mamy zwykłą. Nie mamy boar spear żadnego, nie mamy. Czy jeszcze jakąś włócznię gdzieś wystawić? A, 70. To Bartkowi można dać albo Ptysiowi. Tego jeszcze zapomniałem zrobić. 40. 40. No dobra. Spróbujmy ich tutaj załatwić. 14. To jeszcze nie jest tak źle. Pajączków. Powinno być spoko, jak się dobrze tutaj ustawimy. Czy od tyłu nas coś tam może atakować? Na razie nie. Dobra, no to strzelać do nich. Sylwek, w sumie mógłbyś na tą górkę pójść tutaj. Będziesz miał większą szansę na trafienie. Tu w zasadzie możemy tak stać, tylko ciebie bym stąd wziął. Ewentualnie, żeby tutaj być. O kurczę, tarczy ci nie dałem, Halina. Jasny gwint. No wiedziałem, że czegoś nam brakuje. Tutaj podejść nie. Dobra, będziesz najwyżej na rotację. Tak już lepiej. Na razie czekamy, nie ma co podnosić tarcz. Dobrze. O rany, jak on daleko tam przeskoczył. Dobrze. Niedobrze. Ten próbuje zejść nas z flanki. O kurde, przeskoczył. O rany. Takie dziwne ruchy oni wykonują. No, Lawior, masz pewne drobne tutaj problemy, ale zaraz będziemy się tutaj tym wszystkim zajmować. Może tak. Najpierw rozwalamy. Ty rozwal tego. Kurde, no z bliska nie możesz trafić. Może noc jest. Poczekaj. Kurde, jak będziecie tak, że tak powiem, walczyć. No, teraz już lepiej. Wiesz co, ty musisz tutaj wspomóc. A, bo tu masz jeszcze pająka, dobra. Ty możesz uwolnić tego. Coś wam to kiepsko idzie. Ty wiesz co, wystaw sobie tego. Tu jeszcze jakiś pajęczak. No. O. Myślałem, że to zaatakują Lawiora, ale jednak nie. Dobra, tu się trzymamy. Ma kto ciebie uwolnić? Ma, więc poczekaj na razie. Bardzo dobrze. Ty się musisz sam chyba niestety uwolnić. Teraz tak, ty musisz tutaj uwolnić. Tak. Ty się musisz sam uwolnić. O, nie udało się. Wounded, wounded. Ty się musisz uwolnić. Dobra. Dobra, trzymaj się, Lawior. A, tam przeskoczył dziad. No. Dobra, Judasz. Ty na razie poczekaj. Ktoś inny cię uwolni. Poczekaj chwilę. Tu nie ma już nikogo. To lecisz tu. Teraz tak, tu coś jest. Dobrze. Ty też jesteś troszkę macerowany tym jadem. No właśnie, ale powinniście wytrwać. Kogoś możesz tu strzelać? Móc to możesz. O, tu jeszcze są pająki, kurczę. Tam, u góry. Dobra, to ty będziesz tu bronił przed pająkami. O kurde, nie zauważyłem go. Zlał mi się z tłem. Są dwa. Zróbmy tak. Co prawda ty nie masz tarczy, ale... Tu nie ma nikogo. A, nie możesz zrobić rotacji. Poczekaj. Ach, tak się nie da. Przynajmniej tak zrób. ...27, a ty masz 50. Ty powinieneś przetrwać, ty masz gorzej. A podleczmy go. No co jest? Myślałem, że to kurczę antidotum działa. Bez sensu. Może to trzeba wcześniej zażyć. Ileż tych pająków? Jeszcze 10 jest? One się wylęgają, kurde. Tu jest jeszcze pająk. A kiepsko coś. Ty poczekaj chwilę. Spróbuj go uwolnić, dobra. Ty spróbuj tak uwolnić. Jak tak będziecie, kurczę, strzelać i walczyć. To ja dziękuję. Dobra. Ty też masz flaszkę. A, bo ja może dałem antidotum. To jak się tego używa? Mogę dać? Zaraz, jak to działa? Albo dać, albo wypić samemu. Czyli teoretycznie teraz nie powinieneś mieć tych... Teoretycznie teraz nie powinieneś mieć tutaj już... No... zatrucia. Tak? Jesteś zatruty. Może to jesteś w stanie wypić? A, trzeba samemu pić. Nie można leczyć kogoś innego. Dobra. Okej. To rozumiem. Teraz tak. Gdzie by cię tutaj... Stąd się jeszcze będą wylęgać. Ty masz 45, więc wiesz co, zostań na razie tu. Halina sobie radzi. Judasz spokojnie. O kurde. Już mi się miesza, gdzie oni tu po prostu są. Dobrze. W sumie... Możesz się uwolnić. Teraz tak. Tu jest jeden i tu jest drugi. Idź do tej wylęgarni tam. Dobra, pięknie. A, mogłem uwolnić w sumie. Czy ty jesteś w stanie w to strzelić? W tego jesteś w stanie strzelić. Z tego się już chyba nie będzie wylęgało nic. Dobra, ty możesz tego tutaj. Ty możesz w sumie strzelać w tego i tyle. Tu jest gość. Dobra. Aksonosus, lepiej tu zostań, bo tu jesteś troszkę ranny. Ty w sumie możesz tutaj poczekać chwilę. 2, 4, 5 pająków. Uciekł. Ten atakuje. Ten uciekł. A, tu jeszcze jest jeden, kurde. No właśnie się zastanawiałem, skąd on się tutaj wziął. Tu coś jest? Nie ma nic. Poczekajmy. Ty możesz iść tamtego ścigać, jakby co. Ty możesz tutaj w sumie zwiększyć nasze szanse. Ty już wykończyłeś wszystko? Nie wykończyłeś wszystkiego. Jeszcze masz. Bardzo dobrze. Okej. Nie ma tu nic w pobliżu? Nie ma nic w pobliżu. Ty sobie stań tu i poczekaj. Okej. W sumie zostały 3 pająki. Tamten ucieka. Ten nie. Gonić go! A nie, on już chyba uciekł poza planszę. Sylwek pary brakuje do naciągania cięciwy. Odpocząć ludzie. Odpocząć trochę. Odpocząć. Dobra, został jeden, który gdzieś tam ucieka. Dobra, it's over. Nie będziemy jednego pająka gonić. No okej, trochę to trwało. Ale udało się ich załatwić. Do Eisenberga wracamy. £870, bardzo dobrze. No i nie mamy znikających tych. O, mamy kontrakty. £16, no teraz już troszkę lepiej kupują te wszystkie rzeczy. Można by trochę posprzedawać. No nie jest rewelacyjnie, ale... Dobra, więcej mi się na razie nie chce sprzedawać. Teraz tak, potrzebujemy żywności. To mamy żywność. Są tanie narzędzia, więc kupujemy narzędzia. Amunicja jest też tania, więc też kupujemy i w zasadzie chyba tyle. Możemy w tym momencie się obkupić. Ten kontrakt mamy, to jest Deliver Cargo, to możemy gdzieś tam się udać, ale to w następnym, myślę, odcinku. Zobaczmy, kto ma tutaj jakieś Sylwester. A, to ty jesteś niby hybryda, niby coś tam. No jeszcze się zastanowię nad twoją promocją. A na razie cóż, na razie chyba tyle na ten odcinek. Udało się przetrwać kolejny dzień, aczkolwiek było trochę było ciężko z tymi pająkami się głupio walczy, bo jest ich dużo, dużo zranień robią, mało jest tego, fantów po prostu później z tej bitwy, więc to jest takie, takie sobie. No ale dobra, nie ma co marudzić, zarobiliśmy troszkę koron za to, co wystarczy na nasze bieżące utrzymanie. Dziękuję za obejrzenie odcinka, dziękuję za polubienia, komentarze, subskrypcje. Trzymajcie się, cześć.